ice cream. Załoga numer 6, Łukasz Kawaj i Piotr Noś, również Fordem Fiesta R5. Zapraszamy bardzo serdecznie. Łukasz Kawaj, duże brawa. Proszę Państwa, Łukasz Kawaj jest przykładem, że nigdy na prawdziwą, profesjonalną karierę nie jest za późno. Prawda? Jak pan dojrzały mężczyzna powiedziałeś, że zaczynam się ścigać? Znaczy, że zaczynam się ścigać... No wcześniej, ja wiem. Powiedziałem jako małe dziecko, ale musiałem chwilę poczekać. No właśnie, musiałem się chwilę poczekać i potem w 2003 roku, nie będę przypominał, wie, to wtedy za kierownicą Fiata 600 Sporting był pierwszy rajd świnicki. Sudecki, tak. Ale zakończyliśmy już bardzo szybko, bo w pierwszym odcinku specjalnym za metą lotną w Rowie. W 2013 roku zmieniłeś rejestrę? Tak, a w 2014 zmieniłem jeszcze raz, właśnie oto ona. Bardzo ładna, prawda? Tak jest. Drodzy Państwo, Łukasz Kawaj i Piotr Noś. Szczęścia z przyczyny. Bardzo prosimy. Dzisiejszy dzień był dość krótki, ale obfity w różne wydarzenia. Na pierwszej pętli jechało nam się całkiem nieźle. Jeden drobny błąd popełniliśmy, ale samochód działał całkiem dobrze, nam się dobrze jechało. Na drugiej pętli troszeczkę poprawiliśmy ustawienia, troszeczkę zmieniliśmy dobór opon. No i jechało się jeszcze lepiej. Trzeci OS już naprawdę dostarczył dużo frajdy, a na czwartym OS-ie zaczął padać deszcz. No wiedzieliśmy o tym, że mamy dobrze dobrane opony. Lepiej niż niektórzy konkurenci. No i postanowiliśmy zaatakować. No i to chyba nie była dobra decyzja, bo gdzieś na 11-12 kilometrze opuściliśmy drogę, wpadając taką pułapkę wodną, ale nie ma dużych zniszczeń, także jest jakaś szansa, że jutro się pojawimy z powrotem na trasie.
Lepiej. Tempo mieliśmy całkiem dobre. Nie obyło się bez błędów, bo popełniliśmy false start na jednym z OS-ów. Ale patrząc na to, co dzisiaj się wydarzyło, to wiem, że oczywiście też przy pechu kolegów wiem, że jeszcze mniej żałuję tego zdarzenia wczorajszego i ryzyka, które podjęliśmy, bo z perspektywy czasu widzę, że gdybyśmy dojechali wczoraj do mety tej drugiej Lubeni, no to prawdopodobnie dzisiaj walczylibyśmy z Maćkiem o zwycięstwo w rajdzie, także no cóż, nie udało się, takie są rajdy. Witamy załogę numer 6, Łukasz, Hawa i Piotr Woś. Wczoraj się nie udało, natomiast dzisiaj zwycięzcy drugiego etapu 23 rajdu szkockiego. Gratuluję przede wszystkim wspaniałej jazdy w dniu dzisiejszym. Podglądam na te dzisiejsze odcinki specjalne. Cały czas czołówka, zwycięstwo też. No tak, dzisiaj podróżowało nam się bardzo dobrze. Dzięki wytężonej pracy tamtych panów, którzy tam stoją. I pomocy Maćka Aleksowicza udało się po wczorajszej przygodzie doprowadzić samochód do stanu używalności, ale wręcz w nią reaktowy. Także dużo mieliśmy frajdy dzisiaj. Mam nadzieję, że kibicom też się podobało, jak jechaliśmy i odbudowaliśmy na pewno pewność siebie po wczorajszym niepowodzeniu. No przyjemnie popatrzeć na dzisiejsze wyniki, cały czas, prawie cały czas bez jednego odcinka. Pierwsza, trójka, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Powtarzalność była niesamowita. Tak, trzymaliśmy dobre tempo i no, jeden błąd na przykład, bo popełniliśmy paść, dlatego udało się wygrać drugi etap, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. Przypominam, że załoga Hawaj Woś. Piękna jazda w dniu dzisiejszym.